Cześć wszystkim, witajcie, z tej strony Recenzja. Dzisiaj zrobimy sobie recenzję akumulatorów Enelope wraz z ładowarką Pensoning, czyli recenzja 2 w 1. Macie tutaj przed oczyma akumulatorki i oczywiście mówię, że materiał nie jest sponsorowany. To są akumulatorki na przykład do aparatu, do pilota, do konsoli. Ja szczególnie używam ich do lamp błyskowych. Jak robiłem zdjęcia, jak byłem fotografem ślubnym. Bardzo jakby są trwałe, przydatne. Dłużej starczają niż zwykłe baterie. Jak producent zapewnia, baterie starczają na aż 2100 razy ładowań. I po 10 latach zachowują swoją jakby żywotność, jeżeli chodzi na przykład o 70% pojemność. To są baterie 2 razy AA, czyli 4 baterie. Akurat mam tutaj, że tak powiem, baterie nieodpakowane, nowe. Oczywiście do nich jest pudełeczko. Za baterię dałem jakieś 29 zł. Teraz te baterie kosztują 56 zł i są bez pudełeczka. Nawet tutaj mogę wam pokazać. Tak, właśnie inflacja poszła do góry i właśnie tyle kosztują. No i tu mamy specyfikację na samym dole, czyli właśnie po jakim czasie ta żywotność się skraca. Do akumulatorów mamy oczywiście ładowarkę Pensoning. Ładowarka jest na tyle fajna, że możemy sobie włożyć baterie, znaczy akumulatory. I możemy sprawdzić, jaki mamy poziom naładowania. Możemy któryś z akumulatorów doładować, na przykład mamy 4 akumulatory. W tym przypadku tu mam 2. Pozostałe 2 gdzieś mi się zapodziały. Może w jakiś tam, nie wiem, w pilocie czy w lampie mam. I możemy sobie, podłączymy tutaj do prądu, no to nam pokaże, jaki jest stan na diodzie, ile jest naładowania. I jeżeli mamy na przykład 4 akumulatory, to możemy na przykład 4 naraz ładować. Jeżeli są 2, to możemy 2 naraz ładować. Jeżeli jest jeden akumulator, to możemy włączyć do prądu, jeden się naładuje. To jest na tyle fajne w tym, że możemy ładować nawet jeden akumulator. I to też jest fajne, że możemy doładowywać tą ładowarką akumulatory, czyli w akumulatorach jest efekt pamięci, który zapamiętuje, jaki jest czas ładowania. I specyfikacja tych akumulatorów to jest 1,2 V, minimum to jest właśnie 1900 mAh, to jest rodzaj HR6. A jak widzimy, firma Pensoning, oczywiście to są baterie, że tak powiem, ekologiczne, eko. Są też baterie zwyczajne, może nie eko. No i do tego oczywiście jest dołączone, że tak powiem, opakowanie, etui. Ładowarka też jest na tyle fajna, że możemy ładować bateryjki 3 razy AA, czyli takie mniejsze paluszki. Czyli na tyle jest fajna właśnie. No i tu mamy specyfikację dogłębną, jeżeli chodzi o ładowanie. 3 razy AA, 1,5 V. Maksymalny, jakby częstotliwość ładowania to jest 1,2 ampera max. I tutaj mamy też specyfikację co do właśnie 2 razy AA. No to jest właśnie fajne. Ogólnie rzecz biorąc polecam cały zestaw, bo naprawdę warto się tym zainteresować. Nawet jeżeli akumulatory kosztują 56 zł, to myślę, że warto, no bo tutaj mamy do 2100 cykli, to jest jakieś, można byłoby przeliczyć, no parę lat do dobrych, może z 5 lat będzie. Gdzieś tak, w zależności jak długo będziemy, ile czasu będziemy korzystać z tych akumulatorów. Jeżeli częściej, no to wiadomo, że częściej będą się nam rozładowywać. I fajne jest to, że te akumulatory, jak i sama ładowarka, ładowanie, cechuje się tym, że pracę ma w niskich temperaturach. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy gdzieś poza domem, jeżeli przebywamy w górach, na przykład jest zima, zakładając, czy jest chłodno, zimno, no to możemy ich używać. Jak najbardziej będzie możliwość taka, że tak to nazwę, no, ładowania. A i jest napisane, że jest brak efektu właśnie pamięci ładowania, ale też jest taka możliwość, że jest efekt pamięci, jeżeli chodzi o stan naładowania tych akumulatorów. Jeżeli mamy tutaj połowę, 50%, no to od 50% wzwyż sobie doładujemy. To jest na tyle też fajne. No i jest możliwość właśnie tutaj, że tak to powiem, używania tych akumulatorów, jak podaje sam producent, w minus 20 stopniach Celsjusza oczywiście. No i to jest fajne i podaję też, że po 5 latach przechowywania jest tutaj od 65 do 70% pojemności, czyli akumulatorki się
że tak to nazwę sprawdzają. Typ akumulator to jest N i MH. Napięcie już mówiłem, to nie muszę już o tym powtarzać. No i co mogę, to serdecznie polecić, bo naprawdę myślę, że warto. Więc dzięki, że byliście i trzymajcie się do następnej recenzji. Cześć!